Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV, a dzisiaj na moich kolanach Jackson. Jest to model Pro Plus Series Dinky w kolorze Oxy Blood, czyli takim krwistym, metalicznym, wchodzącym niekiedy w taki lekko buraczkowy kolor. Tak jak były lakierowane kiedyś gitary w latach 80-tych, 90-tych. Bardzo ładnie to wygląda. Moi drodzy, świetny instrument i do shredowania, i do grania riffów, i taki, który może się nam podobać. Bo ten lakier w zależności od tego, jak pada na niego światło, może być bardzo ciemny albo bardzo jasny, odbijający, jak widzicie, kolor. Korpus wykonany z drewna Oko Ume jest bardzo ergonomiczny. Dodatkowo mamy tutaj dwa humbuckery. Jeden to TB4 Seymoura Duncana, a drugi Seymour Duncan 59 SH1N. Mamy tutaj dodatkowo potencjometr głośności, potencjometr tonów i pięciopozycyjny przełącznik. Most to Floyd Rose 1000. Czyli dobry most z dobrych podzespołów, tyle że wyprodukowany w Azji. Nie mylić tego z Floyd Rose Special, to nie ta liga. To już jest zawodowy mostek. Gniazdo od spodu, łączenie na Bolton na cztery śruby, bardzo zbliżone do ibanezowskich klimatów, naprawdę. Mógłbym powiedzieć, że nawet podobnie podcięte, tyle że jeszcze ma ten frez z tyłu kośny, zobaczycie to w obrazku. Szyjka składa się z pięciu części sklejonych razem. Jest to drewno naprzemiennie klon z orzechem, oczywiście przewaga klonu. Mamy tutaj wewnątrz wpuszczone dwa grafitowe wzmocnienia. Na to naklejono hebanową podstrunicę o radiusie zmiennym między 12 a 16 cali i nabito na tą podstrunicę 24 progi jumbo ze stali nierdzewnej. Na krawędzi podstrunicy mamy kropki fluorescencyjne, klucze blokowane, mamy tutaj blokadę przy główce, główka w kolorze. To jest też fajne, że w dzisiejszych czasach robią właśnie główki w kolorze. Bardzo mi się to podoba, bo kiedyś pamiętam, zmieniały się korpusy, kolory korpusów, a główki zostawały czarne zazwyczaj. A teraz mamy naprawdę fajny, spójny instrument. Moi drodzy, link do tej gitarki znajdziecie pod spodem. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Posłuchajmy, jak ona brzmi. Cześć!
We'll be right back.